Cześć, w tym filmie opowiem o tym, jakie są zalety korzystania z CorelDRAW Graphics Suite w poszczególnych wersjach subskrypcyjnej, wieczystej licencji oraz wersji Enterprise. Zacznę od wersji Enterprise. Wersja Enterprise porównywalna jest z wersją jednorazowego zakupu, czyli wieczystą, i różni się jedynie możliwościami udostępnianymi dla administratorów, żeby łatwiej zarządzać tym w korporacji. Pozostałe dwie wersje, czyli wersja subskrypcji oraz wersja wieczysta, różnią się funkcjonalnością. Tą funkcjonalność omówię tutaj w szczegółach. Zatem, czym się będzie tu różniła wersja wieczysta od wersji subskrypcji? Pełen zakres zawsze aktualnych funkcji znajdziecie w subskrypcji CorelDRAW Graphics Suite. Zawsze najnowsze i uaktualnione oprogramowanie to też zaleta subskrypcji CorelDRAW Graphics Suite. Niższa cena subskrypcji, ale w zamian za to mamy zawsze aktualny produkt z najnowszymi funkcjami, natomiast wersja wieczysta zapłacimy więcej, ale możemy trzymać po prostu ile nam się podoba, dopóki system operacyjny i nasz komputer będzie w stanie taką wersję uruchamiać. Stała obsługa systemów, czyli w miarę zmiany systemów operacyjnych, jeżeli będziemy korzystali z CorelDRAW Graphics Suite, nowe systemy pojawiają się na rynku, czy to macOS, czy właśnie nowe procesory w macOS. CorelDRAW Graphics Suite obsługuje nowe procesory w wersji na Maca, no i nowe systemy, na przykład Windows 11. Posiadanie produktu na własność. Posiadanie produktu na własność to ogromna zaleta. Nie musimy płacić abonamentu, ale też musimy się liczyć z tym, że nasz produkt się starzeje. Zatem za jakiś czas być może Twój system operacyjny albo komputer niechętnie będzie chciał współpracować z taką wersją oprogramowania. Więc same główne aplikacje, czyli CorelDRAW, PhotoPaint i tak dalej, te wszystkie aplikacje będą w wersji subskrypcji jednorazowego zakupu. Natomiast to, czym się różni jeszcze, to będą dodatkowe rzeczy, czyli na przykład posiadamy możliwość korzystania z CorelDRAW App, czyli aplikacja, która jest dostępna przez przeglądarkę bądź też na tablety iPad. Możemy z niej korzystać, jest to taka wersja wspomagająca pracę w aplikacji desktopowej, czy to na Maca, czy na PC-ta, którą później możemy zapisać w chmurce Corelowej, a następnie otworzyć na urządzeniu mobilnym bądź na przeglądarce. W zasadzie na każdym urządzeniu mobilnym, bo przecież na każdym, nie tylko iPadzie, możemy otworzyć przeglądarkę, a tam otworzyć aplikację CorelDRAW App. Czy to jest zaawansowana aplikacja? Niekoniecznie, ale pomaga na pewno zrobić wiele, czyli możemy zrobić podstawy projektów, a następnie te projekty dalej kontynuować na wersjach stacjonarnych. Możemy też przeglądać wersje, które zrobiliśmy na urządzeniach stacjonarnych. Niestety nie jest to w pełni kompatybilne, czyli nie otwiera nam w pełni i nie możemy w pełni edytować tego, co możemy zrobić na komputerze. Ale do przeglądania w zupełności się nadaje. Kolejną rzeczą, która jest dodatkiem w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite i możemy ją sobie pobrać ze strony internetowej, jest Aftershot. Aftershot to program do zarządzania zdjęciami, wywoływania w formacie HDR i tak dalej, czyli wywołujemy RAWy i obrabiamy tylko i wyłącznie zdjęcia z odpowiednią jakością. Jest dodatkiem i ten dodatek występuje w momencie, kiedy kupimy sobie subskrypcję, bądź też kiedy kupimy wersję jednorazowej. Jeżeli chcecie pracować w najnowszej wersji, która się pojawiła na przykład w marcu 2022 roku 2022, to pojawiły się nowe rzeczy związane na przykład z obsługą stron w CorelDRAW. Obsługa stron do tej pory była w taki prosty sposób, strona za stroną, i oglądaliśmy sobie też strona po stronie. Nigdy nie mogłem zobaczyć, ile mam stron i jak one się układają. W przypadku robienia projektów różnych, na przykład iluś banerów albo innych, możemy teraz sobie używać wyglądu wielu stron w jednym widoku. To bardzo, bardzo duże udogodnienie i niestety występuje tylko w subskrypcji. Zatem ogromna zaleta, jeżeli chcesz tego korzystać. Kolejna rzecz, narzędzia do rysowania. W większości przypadków są takie same, ale pojawiają się nowe aktywne elementy, a na pewno wiele funkcji, które dotyczą zarządzania zdjęciami i stosowania efektów na zdjęcia. Czyli edycja obrazów jest o wiele bardziej zaawansowana. Mamy przede wszystkim filtry, które działają niedestrukcyjnie.
Włączasz zdjęcie, zadajesz na jego filtr, ten filtr jutro, pojutrze, kiedykolwiek możesz zdjąć, zmienić jego parametry. Zatem to jest istotna cecha. Występuje niestety jedynie w wersji subskrypcji, nie działa w wersji jednorazowego zakupu. To jest istotna cecha. Kolejna rzecz, materiały edukacyjne. Chodzi o różne pomoce, z których można skorzystać. W momencie, kiedy logujemy się do subskrypcji, posiadamy jakieś swoje umiejętności bądź nie w CorelDRAW, CorelDRAW nas spyta, co ty chcesz robić, jakie jest twoje doświadczenie i tak dalej, a następnie materiały edukacyjne, które są w zakładce pomocy, możemy ją na bieżąco sobie otworzyć i cały czas przeglądać w Corel, one będą dostępne i będą personalizowane pod nasze wybory, które wykonaliśmy na początku, kiedy się logowaliśmy i instalowaliśmy sobie pakiet. Zatem jest to lepiej zoptymalizowane dla naszych potrzeb. Istotna cecha. Ogromna zaleta subskrypcji. Wsparcie font z Google.com. Czyli zarządzanie czcionkami bezpośrednio z aplikacji Font Manager. Czyli Font Manager posiada możliwość połączenia się z biblioteką font z Google.com i na bieżąco, bez potrzeby przechodzenia przez przeglądarkę czy w inny sposób pobierania, po prostu zna zasoby font z Google.com. A zatem klik i już aktywujesz czcionkę, a później wykorzystaj ją w projekcie. Zaleta pracy w subskrypcji, współpraca z innymi. To znaczy, robię projekt, całość bądź część mogę udostępnić. Inni, którzy pracują w subskrypcji, mają bezpośrednie łącze, ja udostępniam to w chmurze, mogą nanieść poprawki albo nanieść adnotacje. To jest dość istotne, żebyśmy szybciej pracowali. Kolejna rzecz, też związana z chmurą. Zasoby w chmurze. Te zasoby możemy wykorzystać w aplikacji bezpośrednio, czy to w CorelDRAW, czy w Graphics U, czy w Photopaincie. Natomiast można również z nich korzystać w aplikacjach CorelDRAW App. Obsługa wielu plików. Corel zawsze był bardzo dobry w obsłudze bardzo dużych ilości różnych formatów plików. W wersji subskrypcyjnej rozszerzono o nowe możliwości otwierania i zapisywania innych nowych plików, na przykład WebP. W ramach subskrypcji posiadamy również dostęp do zaawansowanych funkcji CorelDRAW App Pro, których w normalnej wersji brak. Zatem kolejna zaleta, być może z nich skorzystasz. Możliwość udzielania informacji albo proszenia o jakieś wsparcie, które mamy możliwość osiągnąć przez bezpośrednie połączenie, głosowanie na jakąś funkcjonalność albo zgłaszanie o niepoprawnym działaniu. Kolejna rzecz, bardzo, bardzo ważna. Nowe szablony. Szablonów w Corelu było zawsze dużo. W wersji subskrypcji pojawiło się ich o wiele więcej. I one są w ramach subskrypcji bezpłatne. Jest ich wiele więcej, są fajne i być może z nich skorzystacie. Kolejna zaleta to kliparty, ale kliparty to akurat mamy i w wersji jednorazowego zakupu, i w wersji subskrypcji. Jest ich wiele, więc pytanie, czy to będzie jakąś istotną rzeczą? Niespecjalnie. Zdjęcia wysokiej jakości. Oprócz klipartów i czcionek, które mamy, mamy mnóstwo zdjęć wysokiej jakości. Znajdziecie wiele ciekawych tematów, które możecie wykorzystać na prawach pełnych licencji w swoich projektach. Oprócz klipartów mamy mnóstwo czcionek, zawsze ich było dużo. Wiele z nich jest ciekawych, fajnych. No i dodatkowo, co już wspomniałem wcześniej, no dostęp do Google Fonts. To jest niesamowita zaleta. Czego nie zrobi nam ten potężny zestaw ponad 1000 czcionek, które macie dostępne w Corelu? No, to robicie następnym 1000 albo więcej, bo ciągle ich przybywa z biblioteki Google Fonts. Jeżeli obecny stan oprogramowania, w którym kupujesz wersję wieczystą, jest dla ciebie zadowalający i nie masz zamiaru specjalnie rozwijać swoich możliwości, cieszyć się nowymi funkcjami, to na pewno jest dobre rozwiązanie. Jeżeli jednak chcesz być na bieżąco z funkcjonalnością tego programu, dopasowaniem do systemów, procesorów i innych rozwiązań, które mogą nas spotkać w przyszłości, wersja subskrypcji wydaje się być lepsza. No i jeszcze dodatek. Aplikacje mobilne i możliwość współpracy pomiędzy różnymi użytkownikami poprzez chmurę CorelDRAW. Zapraszamy do sklepu IT Media, gdzie kupicie oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite oraz inne aplikacje firmy Corel. Link znajdziecie w opisie filmu.
Jeżeli chcecie samodzielnie tworzyć projekty w CorelDRAW Graphics Suite, zapraszam na zajęcia w Akademii IT Media. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Warszawie lub z dowolnego miejsca w Polsce w wersji online. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam, Robert Jarzębiński, Akademia IT Media.